Siemanko. Zaczynamy dzisiaj dość fajnym zamówieniem, podwójnym. Pizza z Wolnicy. Z jedną pizzą gdzieś tam w okolice Wawelu, a z drugą w okolice Błoń. No to coś mi tu pachnie Bronowicami, jak ja mam pierwsze zamówienie w stronę Parku Jordana. Muszę troszkę mniej używać biegów, bo są tu insynuacje w komentarzach, że ja dodaję gazu manetką. A w ogóle nic takiego nie ma miejsca. Ja mam po prostu skrzynię biegów sekwencyjną. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tekstery dzisiaj trzaska 24. Nie no, 19. Może uda się go gdzieś ustrzelić na mieście. Zaczęło o 6. To już jest 10 godzin. 94 i 0,96. Dobrze. Niby jest gotowe, ale będzie wchodzić do pieca, tak? To tak jak w Pizza Hut. Pierwsza na Zwierzyniecką, to polecimy Wisłą, nie będzie się Dietla bawił. Kurde, znowu mi dowali dzisiaj, no nie ma dnia, żebym nie jeździł bez deszczu. No i kropi, no i dupa. Czarna chmura nade mną. Ale dobrze, bo wieje. A może rozdmucha te chmury. Jakieś mistery machinery, co to jest? Chyba tu. Dobra. Proszę bardzo. Dzięki piękne. Do widzenia. Nie wiem, pani ani nie otwiera drzwi. Nie odpowiada na domofon ani na telefon. Halo? Halo. Halo, dzień dobry. Ja jestem już z zamówieniem, tylko nie mogłem się dodzwonić. I już idę do góry. No. Dobra, już się otworzyło, już idę. Dzięki. Dzień dobry. No, dzwoniłem dwa razy i nic. To dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pizza Hut z Józefitów. Szkoda, że sobie plecak złożyłem. Kurde, lecimy na Bronowice. I tak jak myślałem, mogę odebrać. Ja już znam to wasze, mogę odebrać.
zawsze mogę odebrać, a potem stoję 10 minut. Dobra, 621 mam numer. Nie, 621, tutaj dwie pizze. Mhm. Dzięki. Duże Pepsi to jest 2 litry, a nie 0,8. Droga pani Balicka, to dobra wycieczka się szykuje. No i co, rozdmuchało, tak jak mówiłem, słoneczko wyszło. Ale jak już rozwiało, to mogłoby przestać wiać. Przepraszam. Okay. Samoloty kuźwa nad głową lądujące, a to na lotnisko jadę, czy jaki ciul? O, ta pizzeria tutaj, brałem z niej raz. Dawno, dawno temu, nie wiem, jeszcze zima nie było. No, nie jestem sam, to kolega też. Z firmy. Parę godzin do pieprza. Proszę, to stoi i jeszcze Pepsi. Dzięki. Do widzenia. Mam dość tych kamer. Kuźwa, taka akcja z psem, żebym spierdalał, bo mnie gonił kundelek. Nie nagrało się, no. Dobra, co my tu mamy? McDonald's Jasnogórska. Ale za 22 zł, to gdzie to mam zawieźć? Mnie tu się te traski dzisiaj przestają podobać już. Aha. Na Błonie jesieniowa. Jesionowa. Dobra, jedziemy. Coś czuję, że nie dojeżdżę tych 3 godzin, jak tak będę tu po tych Bronowicach jeździł. Góra, dół, góra, dół. Ojej, ale tu się będzie miało co rozlewać. Nie dość, że jak zestaw, to jeszcze mała kola dodatkowo. To wszystko, tak? Dzięki. Nad zalewem. Aha, płyty. No taka średnia ta traska jak na jazdę z dwoma kolami. No cóż, trudno. Jak trzeba, to trzeba.
Jej, biedne picie. No jeszcze pleców mokrych nie mam. I drugie. Mogło się troszkę ulać. Przepraszam bardzo. Dzięki piękne. Do widzenia. Ty, a tu... Tu nie jest już rudawa? Ale i jaja. No. Ten nowy wał. Znaczy nowy wał. Nowa nawierzchnia na wale. Dobra, wracamy tędy na Bunię. Jasnogórska, zwariuję. Za 22 zł na Bronowice. To co zrobić? Jedziemy. Nie wypuści mnie z tych Bronowic dzisiaj. A już byłem tak blisko centrum. Pakietówkę mi dorzuciło. Będzie podwójny maczek. Ty, jaki to jest skrót na Armii Krajowej. No to się przyda. I on nie wiedział. Kurde. Czuć to za pomarańczowo-niebieski sprzęt. Czyżby mój Moonraker? Takiego miałem jak tu po lewej stronie. Jeszcze zajęty rower. Aż żałuję, że go zmieniłem na tego Ghosta. Tym razem dwa mag zestawy i jeszcze do tego lody. Five minutes later. Sorry, by czekać na zamówienia, czy? Nie. No, okej. Okay. HC i QJ 2. HC i QJ. No, te napoje bym najpierw prosił. No, ja tam stoję jak bud. Ja myślałem, że chłopaki czekają na zamówienia. A oni se bajerka, który tam ile zarobił, ile zrobił zamówień do wyzwania. Ten ziomuś, cośmy razem na Palickiej byli. Mijam go chyba czwarty raz. Chłopaki mają 37,5 na godzinę. Ja mam 3,8. Kolega patrzy pod nogi, a nas przed siebie. Nie da się tu przejechać. Nie będę jechał dookoła, musi być tu jakieś przejście.
tak trzeba zjechać na dół. Dobra. Tym razem dwa max zestawy i jeszcze do tego lody. Globo. Dobry. Więc co, bardzo mi przykro, ale troszeczkę mi się tu wlało z tego. Muszę tam do nich napisać, to zwrócą za tą kłodę. Przepraszam. Jedzenia. Wiesz, ładujesz kamerę tej? Ładujesz tej kamerę? Bateria. To ile masz baterii? 3. Na dzień pracy się wystarczy? 3 godziny. Godzinę wytrzymuje jedno. No mało, może za powerbanka podpiąć, nie? Na powerbanku. Mój znajomy ma 12 albo 11. Bez 11. I on mówi, że kiedy filmujesz w 4K, no, to ona strasznie ogrzewa się i wyłączy się. No jak będziesz stał, to się wyłączy. Jak jedziesz, to się to chłodzi się, to tak nie. No jeden powerbank kabel jedynie, nie? 4C. C4. Tak, no. To jest moja. To ZD. C4. Super, dziękuję. To powodunka na razie. Czarne chmury, a z drugiej strony słońce nie wróżą nic dobrego. Nie. Znowu tam picie rozdałem. Na szczęście już teraz tylko kurczaki i hamburgerek. C4, 4C. No co za różnica? Jak obrócisz do góry nogami, to będzie C4. Kurwa jeb... Wpiz... Hotel Babylon. Ostatnio jak brałem wódeczkę stąd, z tej stacji i wiozłem na Wolę Justowską, dostałem 100 do ręki. Mam cichą nadzieję, że dzisiaj się to powtórzy. Dzień dobry, ja mam Globo 125. Dobra. Paragonik, dobra. To tutaj wrzucić, czy przypina Pani jakoś, zapina to? Nie. Nie, dajemy. Dobra. A te krzaczki to mogliby tu wyciąć, żeby chociaż było widać, czy na tym mostku nie stoi, nie przechodzi, a nie dowiedzieć się, jak już oboje będziecie na moście. Aj, proszę, proszę. Zarąbiście. Domek przy samym lesie.
Zazdraszczam. No dobra, poprowadzę. Nie będę marnował baterii, bo będę pchał do domu. Nie tutaj. Bush, 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 bush. 15. A, tam, dobra. Tak, tak, no, tam jest wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i dobra, 156 zł zarobione. Dzielimy na 3. 52 na godzinę. Nieźle, nie? Wróciły stawki z zimy. Niestety nie na długo. Ale tu jest, kurde, dzielnica, ja pierniczę. Przecież jak ja bym tu mieszkał. No pewnie bym to sprzedał. Kupił coś podobnego kawałek dalej, a za pieniądze z reszty bym żył do końca życia. Ale jakbym nie sprzedał, to przecież ja bym z lasu nie wychodził. Chyba, że po piwo tylko. Dobra, narka.